przyjeżdżam, to jest trochę nie powołanie do tego było święta. Krótko jeszcze tutaj odpowiem na jedno z pytań na Facebooku. Gdzie szukać klucz modlitwy pomocy w obliczu separacji lub rozwodu? Wspólnoty Sycha, strona internetowa sycha.org. Tam jest dużo materiałów wspierających i w jaki sposób, jak się tam dalej, że tak powiem, sobie radzić, kiedy chce się trwać nadal w sakramencie małżeństwa, będąc osobą właśnie porzuconą w separacji i tak dalej. Słuchamy Radio Maria. Coś w swoim życiu, co będzie miało taki wymiar bycia czymś prowizorycznym. Ale Bogu zależy, Bóg traktuje
Jeszcze mamy tu minutkę. Księże, co jeszcze by chciał ksiądz jako duszpasterz rodzin diecezji, archidiecezji krakowskiej powiedzieć małżonkom? Ja myślę, że przede wszystkim podkreślić to znaczenie obecności Pana Boga w życiu małżonków. To jest fundament. Bóg nie tylko, że jest źródłem miłości małżeńskiej, ale On ciągle jest zaangażowany w życie małżonków, w życie ich rodziny. I rzeczywiście, myślę, trzeba nam ciągle tego dojrzewania do tego, żeby świadomie to dostrzegać, żeby widzieć właśnie wartość sakramentalnego małżeństwa. Dzisiaj to jest niezwykle ważne, gdzie prześladuje nas trochę plaga wolnych związków, gdzie młodzi ludzie często decydują się na zamieszkiwanie bez sakramentu małżeństwa. Dzisiaj potrzebujemy takiego jasnego punktu stawienia na Pana Boga, ufając Mu i w jakiś sposób też zawierzając, że rzeczywiście ta wspólna droga wedle Jego planu, Jego projektu będzie piękna i będzie rzeczywiście prowadziła ku świętości. Będzie nas prowadziła ku świętości, ku niebu, do spotkania z Panem Bogiem, z tymi, którzy nas poprzedzili, z tymi, którzy już właśnie są w niebie. No i czy można marzyć o lepszej przyszłości? Jak właśnie z Panem Bogiem. Dlatego nie ustawajmy w tym stałym nawiązywaniu stałego kontaktu z Panem Bogiem. Niech ten kontakt będzie codziennie dla małżonków właśnie modlitwy małżeńskiej w wspólnym różańcu i razem z dziećmi również. Dziękuję bardzo za wszystkie telefony. Dziękuję naszemu gościowi, księdzu doktorowi Pawłowi Gałuszka i zapraszam wszystkich już za 3 minuty na modlitwę na zakończenie dnia na kompletę. Informacją dla stron podziemnika do liturgii godzin. Hymn Jezus Zbawiciel Świata z okresu Wielka Nocnego w tomie drugim na stronie 1206, wydanie skrócone na stronie 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, tom drugi, strona 1218, wydanie skrócone, strona 1179. Antyfona końcowa z okresu Wielka Nocnego. Boże Wejrzyj ku wspomożeniu mamy, Panie pospiesz ku ratunkowi mamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyją.
moi przyjaciel moje życie na siebie powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych. A we mnie duch mój odlewa. Zamiera we mnie serce. Wspominam dni dawno minione. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich. Wyciągam do Ciebie ręce. Jak ze słodzienia pragnie Cię moja dusza. Wysłuchaj mnie prędko, Panie. Albowiem duch mój odlewa. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj już po świcie doznać łaski Twojej. Bo w Tobie pokładam nadzieję. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć. Bo wznoszę ku Tobie moją duszę. Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do siebie. Naucz mnie spełniać Twoją wolę. Bo Ty jesteś moim Bogiem. Niech mnie Twój dobry duch prowadzi. Po bezpiecznej równinie. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
rozpoczęły się prace nad budową miastki Zan. Długa nitka będzie ciągu zostanie ułożona na dnie Bałtyku i połączy się z miastami na trasę rozwoju urządów górniczych. Zgodę zaskarżyła jedna z organizacji ekologicznych. Do piątku inwestorom przedstawi stanowisko wobec pozwu, a należy odbyć budowę do końca 2019 roku. Po tym roku Rosja będzie zaprzestać przesuwania gazu dużo co najmniej więcej przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje Bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu krajowi. Otwarty dziś most na zajęty przez Rosję Krym posłuży okupantom do wycofania swoich wojsk z półwyspu. Oświadczył prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który ocenił, że jest to kolejna nowa próba delegitymizacji aneksji. Z mostu od jutra będą mogły korzystać samochody osobowe i autobusy pasażerskie. Most liczy 19 km i jest najdłuższy w Rosji. W związku z sytuacją w strefie gazy ambasador Izraela w Ankarze został wezwany do NZ w Turcji, gdzie poproszono go o tymczasowe opuszczenie kraju. USA zablokowały z kolei przyjęcie oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającego do niezależnego śledztwa w sprawie wydarzeń w strefie gazy. Wstąpi w sprawę, umówił natomiast unijni przywódcy. Wczoraj w sprawie izraelskimi żołnierzami w strefie gazy na granicy z Izraelem zginęło 58 partii.
że rozpoczynać każdy dzień od tego, by popatrzeć na Słowo Boże, bo to jest Słowo na ten dzień. A dzisiaj Ewangelia według świętego Jana, rozdział 17, wersy od 20 do 26. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł się oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich Słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno tak, jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była. Święty Andrzej, to jest także patron naszej ojczyzny, Andrzej Dobora, urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne, wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej szkole z Litwy, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi. 31 lipca 1611 roku w wieku 20 lat wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył w 1613 roku ślubę proste, ale w 1613-16 studiował filozofię w Akademii Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym. Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania młodzieży, najpierw w Braniewie, w stolicy Warmii, a potem w Pułtusku wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne, które ukończył święceniami kapłańskimi w 1622 roku. Rok później dopuszczony został do tzw. trzeciej probacji w Nieświeżu. W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem Pulsy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W latach 1624-1630 kierował subwencję mariańską mieszczan, prowadził konferencje z Pisma Świętego i dogmatyki. Wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie. W latach 1630-1633 był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrysku. Następnie przebywał w Połocku w charakterze moderatora subwencji mariańskiej wśród młodzieży tamtejszego kolegium. W 1636 roku był kaznodzieją w Warszawie. W 1637 pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży. W latach 1638-42 pełnił w Łomży urząd kaznodziei i dyrektora szkoły koleniackiej. W latach 1642-1643 ponownie w Wilnie pełnił funkcję moderatora subwencji mariańskiej i kaznodziei. Podobne obowiązki spełniał w Pińsku, a potem ponownie w Wilnie. Od roku 1652 roku pełnił w Pińsku urząd kaznodziei w kościele świętego Stanisława. W tym czasie oddawał się pracy misyjnej na Glutę w okolicach Pińska. Z relacji mu współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do gniewu i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu i w dodatku niecierpliwy. Jednak zostawione na piśmie świadectwa przełożonych podkreślają, że ojciec Andrzej pracował nad sobą, że miał wybitne zdolności, że był dobrym kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi. Dowodem tego były usilne starania ówczesnego prowincjała zakonu w Polsce u generalnego przełożonego, aby ojca Andrzeja dopuścić do profesji uroczystej, co było przywilejem tylko jezuitów najzdolniejszych i moralnie stojących najwyżej. Wytrwałą pracą nad sobą ojciec Andrzej doszedł do takiego stopnia doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, że pod koniec życia powszechnie nazywano go świętym. Dzięki Bożej łasce potrafił znieść przeciętność na wyżynę heroizmu. Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz, dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Mieszkańcy Polesia żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota, zabobony, pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. Nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek łowca dusz, duszochwat, był powodem wrogości ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. Pińsk jako miasto pogranicza Rusi i prawosławia był w tamtym czasie okresem często miejscem walki zatargów. Zniszczony w roku 1648, odbity przez wojska polskie, w roku 1659
1957, Pisk zajmie oddział kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Najbardziej zagrożeni jezuici Mafon i Bobola opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Muszą kryć się po okolicznych wioskach. Dnia 15 maja ojciec Mafon zostaje ujęty w Chorowcu przez oddział Zieleńskiego i Bobenki i na miejscu ponosi śmierć męczeńską. Andrzej Bobola schronił się do Janowa, odległego od Pińska około 30 km. Stamtąd udał się do wsi Perwin. 16 maja do Janowa wpadły oddziały i zaczęły mordować Polaków i Żydów. Wygrywał, gdzie jest ojciec Andrzej. Na wiadomość, że jest w Perwinu, wzięli ze sobą jako przewodnika Jakuba Czetwernkę. Andrzej, na prośbę mieszkańców wsi, którzy dowiedzieli się, że jest poszukiwany, chciał urzeczonym wozem ratować się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy. Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić na hajany. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, by się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby. Wyrwano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za koni popędzany kłuciem lans. W Janowie przeprowadzono go przed dowódcę, ten zapytał: jesteś tu ksiądz? Tak, padła odpowiedź. Moja wiara prowadzi do zbawienia, nawróćcie się. Na te słowa dowódca zamierzył się szabą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona. Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury, a więc na czubku głowy, wycięto mu ciało do kości. Na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykluto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku. Kozacy wkrótce wycofali się do miasta. Ciało męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano. Dnia 16 kwietnia 1702 roku Andrzej ukazał się rektorowi kolegium pińskiego i wskazał, gdzie w krypcie kościoła pod ołtarzem głównym znajduje się jego grób. Ciało znaleziono nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi.